Jeszcze niedawno za oznakę technologicznego postępu uważano przestrzenie miejskie pełne betonu i szkła. Obecnie jednak miasta idące z duchem czasu to te, w których przybywa przede wszystkim terenów zielonych. Mieszkańcy miast mają dość wszechobecnej betonozy. Projekt Zieleń na Fontannach jest odpowiedzią na potrzebę tworzenia zielonych enklaw w centrum miast. Zamysłem projektu było wprowadzenie zieleni do tego miejsca i faktycznie pomysł był mój, ja go złożyłam, natomiast sugerowałam się opiniami mieszkańców. Wprowadzenie tych elementów niewątpliwie daje wytchnienie od słońca w upalne dni, a także wprowadzi zieleń do jednego z bardziej zabetonowanych miejsc w centrum naszego miasta. Oprócz gotowego już muralu wkrótce pojawią się nasadzenia roślin pnących. Przed nami jest pierwszy etap projektu. Natomiast w drugim etapie zostaną nasadzone rośliny pnące, które będą się pieły po siatkach. Ten projekt to tak naprawdę kropla w morzu potrzeb i nazwałabym go w ogóle pierwszym jakby etapem wprowadzenia zieleni w tym miejscu. Planuję cyklicznie składać projekty do budżetu obywatelskiego, mające na celu właśnie wprowadzenie zieleni w tym miejscu. Projekt Zieleń na Fontannach zwyciężył w kategorii do 50 tysięcy złotych. W ramach budżetu obywatelskiego na ten rok zrealizowanych ma być w sumie 38 projektów. Wśród nich znalazły się m.in. oddane już do użytku boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Elektronicznych oraz ogród sensoryczny w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Janusza Korczaka.